Cerkiew pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach należy do dekanatu Terespolskiego prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Naprzeciw cerkwi, po drugiej stronie drogi, znajduje się zabytkowy cmentarz z XIX-wiecznymi nagrobkami. Wieś Dobratycze, zamieszkiwana przez ludność prawosławną, istniała już na początku XV wieku. Pierwszą drewnianą cerkiew, ufundowaną przez Mikołaja Sapiehę, kasztelanie wileńskiego, zniesiono w roku 1626 już jako cerkiew unicką. Unia Brzeska 1596 roku, na bazie której powstał tzw. Kościół Unicki, stała się jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w Rzeczypospolitej. W zgodnej opinii historyków, a przede wszystkim profesora Antoniego Mironowicza, Unia Brzeska stała się zarzewiem wszelkich konfliktów na tle historycznym, narodowościowym, a także i duchowym. W wyniku tych konfliktów osłabiło się państwo polskie. I dwa stulecia później ta sytuacja doprowadziła do utraty niepodległości przez naszą Rzeczypospolitą. W roku 1875 po kasacie Unii parafia dobratycka powraca na łono prawosławia. Na przełomie wieku XIX i XX parafia liczy niemal 1900 wiernych. Dlatego też w roku 1906 konsekrowano nową, monumentalną cerkiew, której autorem był Włodzimierz Pokrowski, naczelny architekt diecezji warszawskiej. Niestety ta piękna świątynia uległa zniszczeniu podczas działań wojennych I wojny światowej, a upamiętnia to krzyż stojący w miejscu dawnej cerkwi. Według większości źródeł historycznych istniejąca obecnie cerkiew w Dobratyczach wzniesiona została na początku XX wieku we wsi Cyców, gdzie do 1916 roku istniała parafia prawosławna. W roku 1956 przeniesiona została na cmentarz prawosławny Białej Podlaskiej, gdzie służyła do roku 1993 jako świątynia parafialna w miejsce zburzonej w 1938 roku starej cerkwi. W tymże też roku 1993, po wzniesieniu nowej murowanej cerkwi świętych braci Cyrla i Metodego, starą drewnianą cerkiew przeniesiono do Dobratycz, gdzie biskup Abel wyświęcił ją pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Pańskiego. Jest to świątynia orientowana, drewniana, o konstrukcji zrębowej, osadzona na betonowej podmurówce. Czterospadowy, kryty blachą miedzianą dach wieńczy kopuła z krzyżem. Analogiczne zwieńczenie ma dwuspadowy dach kruchty znajdujący się w zachodniej części budowli, zakończony trójkątnym szczytem. Od strony wschodniej znajduje się prezbiterium, mniejsze od nawy, z małą zakrystią, krytą dachem pulpitowym. W 2019 roku zakończyliśmy kapitalny remont zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz świątyni. Dzięki wsparciu i funduszom Unii Europejskiej przywrócony został pierwotny wygląd cerkwi, w której znajdował się również
piękny, ponad stuletni ikonostas w stylu rusko-bizantyjskim, ale również posiadający cechy neorenesansowe. Żyjemy nadzieją, że dzięki Bożemu błogosławieństwu, wsparciu ludzi, dobrej woli, otwartych serc, uda nam się przeprowadzić konserwację tegoż unikalnego zabytku, jak również pozostałych elementów wyposażenia cerkwi w Dobratyczach. I wkrótce znajdą się w jej wnętrzu. Błogosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Błuchaków jednoznacznie mówi, gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławny. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej, jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyrylometodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako Cerkiew Prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 tysięcy wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Błogosławien Bóg nasz, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.